natura potrafi zaskakiwać nas na każdym kroku. Niewinnie wyglądająca półka skalna w Morzu Czerwonym może być schronieniem dla przerażającego stworzenia, czyli należącej do rodziny murenowatych Murenidae, Mureny Olbrzymiej, Gymnothorax i Avanicus. Ryby te są dość mocno rozpowszechnione w Morzu Czerwonym, całym Indo-Pacyfiku, Polinezji czy na Hawajach. Spotkamy je w lagunach oraz na obrzeżach rafowych do głębokości 50 metrów, choć zdarza się, że przypływają na bardzo płytkie wody. Są typowymi drapieżnikami, aktywnymi głównie nocą. Za dnia ryba jest raczej skryta. Odżywia się rybami, w tym także innymi murenami, skorupiakami, mięczakami czy głowonogami takimi jak ośmiornice. Udokumentowano również wspólne polowanie wraz z rybami Plectopomus pesuliferus, czyli tzw. mutualizm, będący interakcją przynoszącą korzyści obu gatunkom. Ryby wtedy wymieniają między sobą informacje, które pomagają im wspólnie działać, aby uzyskać zamierzony efekt. Murena ta dorasta aż do 300 cm wielkości i może ważyć nawet blisko 30 kg. Młodsze osobniki są żółto-brązowe z brązowymi plamami, a dorosłe przypominają lamparta dzięki czarnym plamkom w wielu odcieniach. Podczas gdy ryba otwiera skrzela, można zauważyć czarne plamy z tyłu głowy. O rozmnażaniu wiadomo tylko tyle, że dochodzi do niego tylko raz w ciągu życia ryby i giną one tuż po nim. W miejsce rozrodu płyną ponad pół roku, przemierzają nawet 7000 km. Oplatają się wzajemnie, a samica składa około 10 tysięcy ziarenek ikry, która dryfuje w oceanie. Większość z nich stanie się pokarmem dla innych zwierząt, ale nieliczne przekształcą się w larwy, które osiągną dojrzałość po ponad 2 latach. Zdarza się, że gatunek ten jest hodowany w akwariach, ale zaleca się posiadanie zbiornika minimum 1000 litrów pojemności.